Jesteś gotowy na przeżycie czegoś wyjątkowego? Jeśli myślisz, że już widziałeś i słyszałeś wszystko, to się mylisz. Podstęp Podcast, czyli podcast w ciemno. Rozmowy od ludzi dla ludzi. Witam. Intrygujące jest to, że nie wiem, kto jest po drugiej stronie. Kim jesteś, po co jesteś i w jakiej sprawie będziesz? Czasami jest zapisana jakaś emocja, która później, mimo tego, że dodaję do tego słowa, już nie wybrzmiewa tak samo. Tutaj musimy dokonać jakiegoś rodzaju gwałtu rety. Senność na oczach, ty ze swojej zmazujesz brokat. Aha. Nie zapytałam cię. Jak masz na imię? Myślałem o tym w ogóle cały czas, tak czekałem na przestrzeń, żeby zadać to pytanie w ogóle. Cześć. Witam. Intrygujące jest to, że nie wiem, kto jest po drugiej stronie. Stary, to jest super, ponieważ od ciebie będzie zależało to, kiedy ewentualnie się odsłonimy. Okej. Daję ci taką szansę. Trochę czekałam na ciebie, już słyszałam, wchodzi, nie wchodzi. Nie mam pojęcia, kim jesteś, ale zakładam, że bez względu na to, co się w tobie kryje, będzie się, bez względu na to, to, co się między nami zdarzy, będzie frappe, bo jak widzisz, mamy sytuację bardzo specjalną. Wprawdzie lubię widzieć po twarz, ale na chwilę wytrzymamy bez tego, co? Myślę, że tak. Mogę się rozłożyć w takim razie i możesz się słuchać, rozłożyć, po prostu słuchać i mówić. Być w każdej pozycji, jaką sobie tam wymyślisz. Oczywiście pamiętaj, że kamery działają, w związku z tym ty jesteś widoczny, ja również. Lepiej zapomnieć. Okej. Słuchaj, ponieważ nie mam pojęcia, kim jesteś, wiem tylko, że musisz zajmować się czymś, co jest intrygujące. W związku z tym spróbuj mi określić to coś, a ja spróbuję się domyśleć, że to jest właśnie to, a potem pogadamy sobie na temat tego, co jest dla ciebie ważne. A może tego, co może się stać ważne dla mnie, jeśli dowiem się czegoś, co jest dla ciebie ważne. No więc dawaj. Przepraszam, nie wyłączyłem telefonu, ktoś mi tylko przeszkadzał. Dobrze. No to jest niemożliwe, żeby ktoś ci przeszkadzał, kiedy gadasz ze mną. No właśnie, właśnie, no dlatego już rzuciłem i mamy po sprawie. Chcesz go na samolot albo na coś podobnego? Dokładnie. No dawaj, opowiedz słowo, kim jesteś, po co jesteś i w jakiej sprawie będziesz? W jakiej sprawie będę? Aha. Głównie czas spędzam przed mikrofonem, tak jak teraz. Okej. Nagrywając swój wokal i tworząc muzykę. Aha. Od wielu lat w sumie już, bo na początku trochę było to w innej formie. Ja siedziałem przed fortepianem, uczyłem się grać, teraz tworzę swoje utwory. I tak spędziłem ostatnie lata, w sumie. Aha. Głównie i dążę do tego, żeby w tym roku, czy no nie wiem, może w przyszłym, ale raczej w tym, wrócić do koncertowania i wydawania nowych rzeczy. To jest moje główne zajęcie. Jesteś muzykiem w ogóle. Dokładnie. Z wykształcenia? Tak. A co żeś skończył, albo coś żeś zaczął i nie skończyłeś? Nie skończyłem szkoły muzycznej drugiego stopnia. Okay. Byłem w piątej klasie drugiego stopnia. Aha, a czyli na instrumencie pod tytułem? Fortepian. Fortepian. Mhm. A na czymś jeszcze grasz? Grałeś? Na fortepianie głównie. Uczyłem się coś tam na gitarze, ale to już było to już było w domu samemu, żadna szkoła i lekcje. Mhm. Ale normalnie takie wykształcenie próbowałeś klasyczne, że tak powiem, osiągnąć, tak? Tak, dokładnie. Do pewnego momentu. Tak. A dlaczego potem pomyślałeś sobie, że już masz tego dosyć i chcesz tylko wykorzystać narzędzie, którym jest instrument i oczywiście parę nut, o których wiesz, że istnieją? Jak to się stało? Bo to musiało się zdarzyć, jak miałeś tam 15-17 lat, nie? Dokładnie. Ciekawe jest to, że wtedy byłem w stanie ułożyć jakiś taki długoterminowy plan na parę lat. Aha. Jak sobie teraz patrzę. Aha. I sam ten wybór szkoły muzycznej nie był taki w sumie bezcelowy, tylko to już gdzieś na końcu miało się zakończyć tworzeniem swojej muzyki. Tyle, że nie wiedziałem, że ten proces tak szybko będzie postępował. Mhm. I w momencie, kiedy zebrałem, powiedzmy, już jakiś kompendium wiedzy na ten temat, co potrzebuję i czego potrzebuję się nauczyć, żeby tworzyć swoją muzykę, i akurat trafiałem też na dobrych ludzi na swojej drodze, od których sporo inspiracji mogłem zaczerpnąć, po prostu stwierdziłem, że to jest najwyższy czas,
żeby na to postawić. I swoją drogą pójść, jak gdyby zupełnie, tak? Tak, skompletowałem sprzęt, akurat byłem w szkole z internatem i pozwolono mi w piwnicach zrobić studio, więc ulokowałem się tam w ostatniej klasie liceum i stwierdziłem, że to jest ten moment, kiedy siadam i trochę zaczynam od zera tak naprawdę, bo szkołę muzyczną mogłem skończyć, bo to już było praktycznie 10 lat, jeszcze dwa zostały, niecałe. No. Ale stwierdziłem, że i tak to nie będzie moim celem w przyszłości, żeby zostać, nie wiem, nauczycielem fortepianu, tylko chciałem wirtuozem stać... ewentualnie, tak. Chopinowski koncert, nie? Ja chciałem stać konkurs. Na scenie po prostu, chciałem stać na scenie i robić swoją muzykę i do tego docelowo też używałem tej szkoły muzycznej, po to tam poszedłem, żeby zdobyć jakąś wiedzę, którą później mogę w ten sposób wykorzystać, taki był plan. Czyli rodzaj narzędzia. A gdzie kończyłeś szkołę, skąd pochodzisz? Jestem z Podkarpacia, a w szkole byłem w Przemyślu, tam byłem 5 lat w szkole w internacie, Jestem jeszcze z innego miasta, Lubaczów się nazywa. Z Lubaczowa jesteś. Dokładnie. Aha, czyli ty jesteś już tak blisko granicy prawie, że. Tak. Rowerem mogę pojechać nawet. Chociaż nie byłem nigdy na takim tripie, ale jest blisko. Mhm. No blisko. No jest, trochę nas łączy ta przestrzeń, że tak powiem, naszego kraju. Ale słuchaj, to jeżeli rozumiem, szkoła muzyczna i w ogóle granie to jest narzędzie do tego, co robisz dzisiaj. Ale rozumiem, że posługujesz się też słowem, nie? Tak. Tym, co tam robisz. Czyli najpierw była muzyka, a potem przyszło słowo? Trochę tak, na początku. Na początku jeszcze nie miałem jakby takiej wyklarowanej wizji, co do końca będę robił, w jakim to będzie mniej więcej gatunku i tak dalej. Dopiero gdzieś później jakoś się to uformowało i... Jakaś inspiracja? Coś zdarzyło się? Trochę tak. Na początku miałem w ogóle taką wizję, żeby założyć swój band i grać muzykę z ludźmi. I przez to, że też miałem dużo muzyków wokół siebie. No tak, przy szkole muzycznej. Jasne. Ale później się pojawiły po prostu trochę inne sytuacje, które gdzieś tam to ukierunkowały w stronę rapu. Ale inne sytuacje, to znaczy co się zdarzyło w twojej głowie? Na przykład koncerty. Na przykład pamiętam, że pójście na pierwszy festiwal koło mojego miasta w Oleszycach. To był taki moment zwrotny na pewno i wtedy poczułem, że kurczę, to by mogło być coś, co może być twoje. Mógłbym robić i mogłoby być moje. I wtedy naprawdę się tym tak bardzo, bardzo zainteresowałem, zajarałem i stwierdziłem, że to może być to. A to był jakiś konkretny twórca, za przeproszeniem, czy twórców wielu na tym koncercie? Było wielu, bo ten festiwal był złożony z kilku różnych artystów i akurat każdego z nich mniej więcej po trochę słuchałem i... Ale w tej poetyce rapowej, tak? Tak, dokładnie, dokładnie. Wtedy pamiętam, grał Eldo, OSTR, ich dwóch pamiętam, resztę chyba nie. A pamiętasz o czym rapowali? Poza tym, że mamy w głowie i w nogach i tak dalej rytmy takie timingowanie, że tak powiem, muzyczne, to pamiętasz, o czym to było też? Pamiętasz dlaczego, co cię tam ruszyło? No, jakaś interakcja, że tak powiem, werbalna też tam zaistniała. Z jednej strony pewnego rodzaju bunt, jakby wyrwanie się i taka pogoń za wewnętrznym spełnieniem, coś takiego czułem zawsze w muzyce. Jakaś wolność, tak? Tak, wolność, możliwość ekspresji i wyrzucenia czegoś przed siebie i też na forum w sumie. Później jak zobaczyłem, jak to wygląda na koncertach i jaka tam się energia zbiera, to mnie bardzo zainteresowało. I jak połączyłem sobie te światy, bo wtedy jeszcze tylko słuchałem w swoim gdzieś domowym zaciszu, czy z jakimiś znajomymi, a jakby wyjście na koncert na pewno było bardzo ważnym elementem tej zmiany, pójścia w tym kierunku, że ja chcę być też artystą. Z jednej strony to taka, popatrz, wspólnotowość, to znaczy, wiesz, koncert, no to jest zawsze to, że jest dużo ludzi, ta energia jest taka wspólna, no jakiś ten mianownik, że tak powiem, wspólny się kształtuje w takim momencie, a jednak jest to wchodzenie w bardzo duże takie, w taki środek człowieka, nie? Że jesteśmy w dużej grupie, ale każdy jest
trochę osobno, bo trochę ma inne rzeczy, rozumie na przykład z tego, co płynie ze sceny. Nie jest tak? Trochę z muzyką i właśnie z taką wspólnotowym odbiorem, nie? Że coś takiego się robi? Trochę tak jest. Jest taki efekt zrozumienia jednak, jak grupa ludzi śpiewa teksty jednej osoby i jakby czuć, że przeżywają to też, to... I każdy coś innego troszeczkę ma w głowie. To jest bardzo ciekawy aspekt, prawda? Akurat, że w momencie, kiedy artysta przelewa coś, powiedzmy, na papier, czy nagrywa i ma w tym momencie jakiś konkretny wachlarz emocji na myśli, czy sytuacji, to jakakolwiek inna osoba może to zinterpretować po swojemu, na podstawie jakichś swoich przemyśleń, czy sytuacji życiowych, i to jest piękne w muzyce akurat. Oczywiście, staje się to coś własnością każdego człowieka osobno, chociaż dostaje, jakby wszyscy dostają to samo i każdy bierze sobie to do siebie inaczej. No, to w ogóle tak ze sztuką jest, nie? Dokładnie. A jakąś sztukę jest coś, co cię jeszcze inspiruje, bo wiesz, żeby coś napisać, żeby coś też usłyszeć, no to mamy jakieś inspiracje. Czytasz coś specjalnego, lubisz, ja nie wiem, poezję, bo jednak to co piszesz, to pewnie to jest rodzaj poezji, nie? Nie mi oceniać, nie? Myślę. No ale nie, no, przecież w jakimś rytmie to musisz układać. Rozumiem, pamiętaj, no że tak. Wiersz jest zawsze, właśnie wiersz, poezja, zawsze ma rytmy, czyli tutaj jest ten wspólny mianownik, prawda, z muzyką. To musisz to jednak no, wytaktować, że tak się wyrażę, prawda? Jest to w jakimś tam ujęciu rytmizacji. Tak. No. Tak. Jak to jest właśnie? Czy czytałeś, jak byłeś dzieciakiem, albo później? Ja rozumiem, że już przekroczyłeś 18 lat, nie? Tak, tak. Aha. Tak. No. Szczerze mówiąc, jakoś może dużo nie. I wydaje mi się, że na początku, kiedy zaczynałem pisać, to jakby główną inspiracją na pewno były teksty i muzyka pewnie innych artystów. To były też gdzieś jakieś czasy szkolne, więc pewnie przewijały się tam jakieś materiały, które były, powiedzmy, w zakresie tego szkolnego zakresu. Edukacji, właśnie tak? Edukacji, tych książek, które tam były. I pewnie jakieś tam się też oprócz tego znalazły, aczkolwiek nic mi takiego nie przychodzi w tym momencie do na głowy. Myśl. Tak, no ale wiesz, to są rzeczy potem podświadome. Przecież jeżeli korzystasz ze słów, no bo korzystasz, prawda, ze słów, to one gdzieś musiały zaistnieć, nie tylko w potoczystym ich znaczeniu, ale no, miały jakąś innego rodzaju wibrację, prawda? Mówimy czasem słowo koń i to słowo koń może oznaczać bardzo wiele różnych rzeczy. To prawda. Naprawdę. Nie kończy się tylko na biologii samego konia, prawda? Na tym... Na zwierzęciu, popatrz, bo ile rzeczy różnych, jedziesz na koń i jedziesz koniem, zmęczony jak koń i tak dalej, to są wszystkie rzeczy, które potem no, robią taką wibrację w głowie. A piszesz o czym? I w ogóle powiedz mi, jak to jest u ciebie? Najpierw piszesz, a potem do tego dokładasz muzykę i rytmy, czy robisz to równocześnie, czy robisz to odwrotnie, czy robisz to w ogóle nie tak, jak ja sobie myślę, bo ja nie mam zielonego pojęcia o tym, co ty piszesz i co ty robisz. Ten proces się zmieniał. No. Najczęściej najpierw jest muzyka, a później przez to, co mi się przy tej muzyce pojawia, co czuję, często wtedy pojawia się dopiero tekst. Ale ostatnimi czasy w ogóle było najczęściej tak, że nie pisałem nawet tekstów. Jest to pewnego rodzaju improwizacja, jakby czysta ekspresja chwili. Ale posługujesz się słowem wtedy z własnym, nie cudzym, tylko improwizujesz na bazie muzycznej w trakcie trwania koncertu? Nie chodzi mi o proces nagrywania. A, nagrywania, myślałam, że praca w studio. Tak daleko posunięte, aha. To znaczy, zdarzały się takie
performancy, bo jeżeli to jest... mogę to tak nazwać, tak. Gdzie powiedzmy na żywo... Improwizujesz. Tak, to tak. Się u nas nazywa freestyle. No freestyle, oczywiście, dokładnie. To jest ta improwizacja, ale rozumiem, że też w sensie w głowie powstają ci myśli, które są oczywiście werbalizowane i wypuszczane w postaci dźwięku, nie wiem, wynikające z tego, co z czym przychodzisz w tym momencie, czy na przykład daje ci to publiczność, która w tym momencie jest i cię słucha? To jest czasami zupełnie losowa sytuacja. Często jest tak, że gdzieś się czerpie te takie szybkie inspiracje, skróty myślowe od jakichś otaczających nas rzeczy czy sytuacji i tak bywa, ale najczęściej jakbym miał tak pomyśleć, jak to się tworzy, to gdzieś tam się wyciąga te szufladki z głowy i często na podstawie tego, jaki jest rym, albo na poprzednie zdanie, ostatnie słowa, to generuje często taki potok myśli, co będzie dalej. Mm-hmm. No to jest super, to jest taki, wiesz, taka przebieżka, powiedziałabym, taka intelektualna, artystycznej oprawie w każdym razie i tej bardziej subiektywnej, takiej bardziej swojszej, że się tak wyrażę. I jak ona się dzieje w ten sposób, bo wiesz, ja na przykład czasem mówię o sobie tak, że myślę tylko wtedy, kiedy mówię, okay. A mówię tylko wtedy, kiedy mam do kogo mówić. Czyli właściwie to, co mówię, zależy od tego, kto tego słucha i ten ktoś generuje ze mnie treści, które by mi nie przyszły do głowy w momencie, w którym nie mówiłabym z tym, z kim mówię. Rozumiesz mnie? Tak, dokładnie tak, I też się z tym zgodzę w sumie. Tak, i coś takiego jest, prawda? Że to jest rodzaj takiego wychodzenia na zapotrzebowanie, wychodzenie do przodu zgodnie z wyobrażonym przez siebie zapotrzebowaniem tego drugiego człowieka, który ze mną rozmawia. Mhm, tak. Kurczę, w ogóle to dopiero w tej chwili sformułowałam to, bo tak naprawdę to staram się nie sformułować takich rzeczy, oczywiście pod warunkiem, że nie mówimy czegoś na pamięć, że wiesz, tak jak na przykład w tej chwili rozmawiamy absolutnie improwizując, jak wiesz, i pewnie jak się domyślasz i pewnie jak wiesz na pewno, że tak jest. Tak od razu ci powiem, że jeżeli będziesz miał ochotę, żebyśmy zlikwidowali między nami ścianę, to ściana jest do przeniesienia, bo jest bardzo łatwa, myślę, przez ciebie, bo jesteś już chłopcem troszkę dużym, prawda? Mówiłeś, że skończyłeś 17 czy 18 lat, więc możesz przesunąć to, gdybyśmy chcieli się zobaczyć, ale możemy zostać w tej konwencji i też będzie fajnie, bo to jest takie trochę tajemnicze i tak nie wiadomo, co i co, ktoś nam przeszkadza teraz trochę, ale trudno, jakoś to zniesiemy. Tak, już na mnie przeszkadza, jest super. Zamknął drzwi. Słuchaj, a powiedz mi, czy ty słuchasz innej muzyki poza rapem? Oczywiście. Oczywiście, że tak. A czego? Ostatnio trochę chyba uspokajam to, co się dzieje u mnie na słuchawkach czy na głośnikach. Aha. Ostatnio taki zespół mi się przewija najczęściej The Neighborhood. Na przestrzeni ostatnich dni i lubię taką spokojną muzykę, gitarka, lekkie bębny, taki klimat trochę wakacje, Kalifornia, zachód słońca i delikatnie się przy tym uspokajam, raczej w tą stronę. Takie trochę nostalgiczne to takie. Trochę tak, trochę tak. Trochę tak, trochę sentymentu to wprowadza. Ja chyba mam trochę już taką potrzebę poczucia tego ciepła i czekam jednak na wiosnę i wakacje i trochę może stąd się... Co cię brała taka muzyka? A sam komponujesz, piszesz zawsze sam? Czy jesteś w jakiejś grupie, że robicie coś wspólnie? Jak to jest? Piszę sam. Sam? Piszę sam. Często jak nagrywam, to robię to sam. Aha. W sumie tak się to zaczęło i można powiedzieć, że to jest taki mój bezpieczny case na tworzenie i czuję się w tym bardzo komfortowo, co nie zmienia faktu, że teraz działamy też w grupach, ale to bardziej chodzi o to, że czasami na sesji po prostu jest więcej niż jeden muzyk, czy tam raper, artysta, aha, więc piszemy razem albo się umawiam z jakimiś producentami na sesję i robimy burzę mózgów, tworzymy razem, też coś tam potrafię poklikać, więc nie jest tak, że siedzę z boku i tylko czekam, aż ktoś coś wyprodukuje, tylko lubię w tym uczestniczyć, jakby lubię bardzo pracę z ludźmi, którzy
pokazują na zewnątrz, jakby reagują na bieżąco na to, jaką muzykę tworzą i wtedy czytam po prostu, staram się zczytywać taką energię z ludzi, czy to działa. I jak widzę, że ten sam proces z kimś jest bardzo ciekawy i taki energetyzujący, to już jakby jest połowa sukcesu dla mnie. A zwracasz uwagę i ważne dla ciebie to jest to, bo rozumiem, że te swoje teksty w jakiś sposób zapisujesz, prawda? Zapisujesz sobie je, czy jak je tworzysz, to one też jakby po prostu pod długopisem, ołówkiem, czy czymkolwiek innym jakby pozostają. Czy ważne dla ciebie jest, aby dokładnie treść została usłyszana aby mogła zostać zrozumiana? Mówię o pewnej wyrazistości. Ważne to dla ciebie jest, żeby tak było, żeby to nie było rozlane tylko i wyłącznie w rytmie, że nagle mamy mało zrozumiały język. Czy jak sobie o tym myślisz? O wartości słowa w ogóle. Czy ma dla ciebie znaczenie? Ma to dla mnie znaczenie. Słowo waży. Oczywiście, że tak. Aczkolwiek zależy to od sytuacji. Zależy to od sytuacji i zależy od tego, jakby jaki utwór robimy, jaki utwór robię, jaki to ma klimat, bo ja jestem jednocześnie fanem takiej muzyki, w której słowo trafia i czasem przeszywa. I naprawdę robi dużą robotę, ale jestem też fanem muzyki jakby dla samej formy muzyki i jak coś dla mnie dobrze brzmi. I no na przykład te numery, w których czasami nawet nie rozumiem, co ktoś mówi. I ja też takie mam w sumie i też takie mi się zdarzało tworzyć. I czasem nie chodzi mi jakby o to, co ktoś tam powiedział, tylko jak to w całości brzmi i jak ten moment muzyczny na mnie działa, bo często słucham w ogóle, tak się zdarza, jakichś utworów dla danego momentu, na przykład dla danego dźwięku, danego instrumentu, albo danego dropu w produkcji, w bicie, albo dla jednego jakiegoś tła wokalnego, które jest dobrze zmiksowane i często na to tak patrzę. Stąd właśnie jestem w sumie po dwóch stronach tego obozu, tak mi się wydaje, i też zdarzało mi się robić numery, które są bardziej opakowane treścią i jakby docelowo stawiam na to, żeby coś konkretnego tam przekazać, a są numery, które po prostu siadam i nagrywam i nawet mnie nie interesuje, co tam w sumie powiedziałam. A wiesz, teraz mi to przyszło do głowy, jak mówisz o tym, to tak pomyślałam sobie, czy wtedy nie lepiej jest nie przeszkadzać w tym odbiorze tego klimatu, tego nastroju, tego napięcia, tej jakiejś, tej chwili, znaczenia tego dźwięku, samego dźwięku, słowem, i nie zastąpić tego jakimś rozbarwieniem, tak jak powiedziałam, nie wiem, onomatopei, jakiegoś takiego, wiesz, czegoś zmiętego, żeby ktoś, kto jest bardzo wrażliwy na słowo, nie doszukiwał się, nie usiłował za wszelką cenę wyjąć twojego słowa. No, możesz mówić, no nie wiem, słowo słońce, prawda? Pada słowo słońce. I teraz, jeżeli nie zależy ci na tym, żebym zobaczyła słońce, wiesz, jest takie żółte coś, ma oczy i tak dalej, buźki i te takie, wiesz, odpryski, że tak powiem, wokół siebie, żebym tego nie zobaczyła, tylko żeby było coś takiego, co jest, tylko jest, wiesz, jakąś wyjechaną samogłoską, no w każdym razie czymś takim. Bo powiem ci, że w odbiorze, teraz tak, odbiorców mamy zwykle różnych, naszych różnych działań. Są ludzie bardziej detaliczni, mniej detaliczni. I zawsze mi się wydaje, że jeżeli coś ma jakiś konkret, a słowo jest konkretem, to lepiej jest nie udawać, że ono jest konkretem, czyli go wyciąć i zostawić tylko barwę pewnego stanu emocjonalnego. To myślę, że akurat w moim przypadku to się często zdarza. Ja mam dużo takich numerów, które jakby nigdy nie powstały tekstowo, a właśnie są tą formą.
z samym tym wyrzutem dźwięku. I wtedy jakby wokal traktuje jako kolejny instrument. Instrument. Mhm. Czyli ono wtedy jest tylko i wyłącznie takim... Jakbyśmy zapisywali to w nutowym zapisie, to jakby to wyglądało, że nie ma konkretnie tam C, D, E, F, G, A, H, C, prawda? Tam nie ma konkretów, tylko pod A jest zupełnie coś innego, jest, co może być, na przykład pod H. Z jednej strony jest konkretnie czasami, jeżeli chodzi o same nuty i samą melodię, ale bez hitu jest tak, że czasami jest zapisana jakaś emocja, która później, mimo tego, że dodaje do tego słowa, już nie wybrzmiewa tak samo. Rozumiem. I mam takie utwory właśnie, do których później jakby stworzyłem całą formę, gdzie nie było tekstów. W ogóle ciekawe jest to, że czasami to trochę brzmi jak jakiś tekst i w sumie... Że ma brzmienie tekstu, a jest tylko linią jakby zapisu muzycznego i emocjonalnego. Tak, ja trochę się tak śmieję zawsze do chłopaków, mówię, że to jest mój wymyślony muzyczny język. No taki penderecki trochę jak... Tak, i chociaż tak, częściej to wybrzmiewa jako coś podobnego do angielskiego niż polskiego, zauważyłem, ale to wzięło się stąd, że po pierwsze no, dużo takie muzyki słucham, a po drugie jakby często staram się, żeby ta melodyczność nie była zachwiana, a przy polskim języku jakby rytmizacja tego w odpowiedni, taki bardzo naturalny sposób czasami jest trudna. Ja często starałem się tak używać polskiego, żeby brzmiał trochę jak angielski. Na przykład przez, nie wiem, wyciąganie takich bardzo twardych części, powiedzmy, tej naszej mowy, albo takich wybrzmiewających, jakichś erek, cisi i tak dalej. Tak. I przez to da się dojść do tego etapu, gdzie polski jest bardzo plastyczny i melodyczny, tylko trzeba dobrze dozować i wybierać słowa. Tak, ale wiesz, wtedy dokonujemy też pewnego resetu na tak zwanej poprawności takiej zasadniczej, która jest w zasadach, prawda? Bo mamy tutaj u nas te wszystkie samogłoski, prawda? Podoklejane spółgłoski, akcentowanie logiczne i akcentowanie poprawne. Tutaj musimy dokonać jakiegoś rodzaju gwałtu rety, nie wiem, w każdym razie przekładać to. Oczywiście jest to też elementem twórczym, absolutnie tak. I nie ma też takiej schematyczności. No, z językiem polskim jest niełatwo, to prawda. Słuchaj, a mógłbyś mi powiedzieć kawalątek przynajmniej któregoś swojego tekstu bez rapowania, który twoim zdaniem ma taką wartość, powiedziałabym, merytoryczną, wiesz, samej treści. Mhm. Spróbuj mi zacytować z głowy. Dobra. Bez bitu, wiesz, bez nabicia. Mhm. Bez linii, jakby to brzmiało. To wybierzmy sobie na przykład numer pod tytułem Słuchaj, powiedzmy. Słuchaj? Tak, taki ma tytuł z mojego debiutanckiego albumu. Tylko skup się na samej treści, dobra? Takie czytanie, mówienie ze zrozumieniem, żeby coś takiego było. I potem sobie zestawimy to z rytmem. Okej. To będzie tak. No, mów. Mam senność na oczach, ty ze swojej zmazujesz brokat. Co robisz? Ty ze swojej zmazujesz brokat. Jeszcze raz. Ty ze swojej zmazujesz brokat. Ty ze swojej? Tak. Tylko prosiłem cię, żebyś powiedział ze zrozumieniem. Aha. Pamiętaj, ja tego tekstu nie znam. Słyszę go po raz pierwszy w życiu, więc spróbuj dużymi literami. Dobra. Mam senność na oczach. Mam senność na oczach i jedź precyzyjnie, dykcyjnie. Bardzo dokładnie, okej. Ty ze swojej zmazujesz brokat. Tak. Nic nie robię na pokaz. Tak. Chcę się utopić dzisiaj w twoich włosach. Odpocząć od tego, co mnie tak męczy. Co jest ważne w tym utopieniu? Powiedz to jeszcze raz, tylko co jest dla ciebie ważne, bo chcę usłyszeć twój przekaz.
opowiedzieć o tym, w sensie... Tak, co jest ważne w tym utopieniu. Czym są włosy, jaki mają kolor i tak dalej, żebyś to miał ty w głowie, a ja żebym spróbowała zrozumieć albo zinterpretować to po swojemu. Czym to... Jedź jeszcze raz, od samego początku, tylko te trzy wersy, bo to jest ciekawe, bo to napisałeś sobie to sam, wiesz o tym, wiesz o czym myślałeś i spróbuj mi takimi dużymi literami tylko to, na razie bez rytmu, który no, masz tam ponabijany w głowie, wiadomo, ale powiedzieć to zdarzenie. Żeby wybrzmiało. Żeby słowo. Wybrzmiało. Tak jakbyś w wierszu to mówił, okay, normalnie. Okay. Wersami powiedz i bardzo zwróć uwagę wyjątkowo na precyzyjność wszystkich sieci, proszę cię o takie rzeczy, dobra? Na sekundę, dobra. No. Mam senność na oczach. Tak. Ty ze swojej zmazujesz brokat. Nic nie robię na pokaz. Chcę się utopić dzisiaj w twoich włosach. Odpocząć od tego, co mnie tak męczy. To nie tak, że narzekam na brak pieniędzy. Boję się bardziej utraty perspektyw. Aż przez mówienie tego w taki sposób, aż muszę wokować sobie, jak ten tekst leci. Widzisz? Widzisz? Właśnie tak przypuszczałam, że to jest tak jak, wiesz... Zachowany jest bardzo ten rytm i bardzo. Cała ta i forma. Słyszysz to w ten sposób. Tak, nawet ciężko mi tą manierę w sobie wyrzucić. To jest bardzo trudne, tak, bo słyszę jak, wiesz, prasujesz się w pewnym momencie. Sprasowujesz samogłoski wszystkie. Tak, tak, tak. Oczywiście to, w tym nie ma nic z krytyki. Ja tylko chcę ci trochę uświadomić, albo że przypomnieć, albo w ogóle nie wiem co, coś ci chcę zrobić, cokolwiek bym ci nie chciała zrobić, chcę ci zrobić bardzo dobrze, w każdym razie w tej sprawie, że często dla słuchacza tak ważne jest to, żeby wysłyszeć. Ja na przykład w tej chwili odczuwam pewnego rodzaju, jest mi strasznie, tak mi się zrobiło tkliwie, wiesz? Tak mi się zrobiło, że mi cię żal, że chciałabym cię przytulić. Mimo, że nie jestem tą, o której mówisz. Jestem kimś innym, ale chciałabym cię przytulić. Pięknie mówisz, że ona zmazuje ze swoich powiek brokat. A ty masz senność na oczach. Ja słyszę w tym, że jesteś zmęczony, że chce ci się spać, że nie, może ci się nie chce nawet żyć. A ona zmazuje brokat, czyli jakąś maskę udawaną, bo zawsze wiesz, makijaż jest czymś dodanym po coś. To prawda. Rozumiesz? I robią się treści, które na przykład, tak jak zacząłeś to mówić, mnie bardzo ruszają w tej chwili do tej ściany, żeby tę ścianę przesunąć i żeby cię przytulić. Coś takiego mam. Muszę tylko nadmienić jedną rzecz. Nie bój się. A propos tego brokatu. Tam akurat miałem na myśli i nie kierowałem tego do, powiedzmy, tej osoby. Tak. Jak jest mowa tam o kobiecie, tylko jest to bardziej rzucone jakby w słuchacza. Że ja mam senność na oczach. Aha. To się dzieje przez jakiś proces, przez jakąś sytuację, która gdzieś tam się dalej dzieje. Ty ze swojej zmazujesz brokat. Aha. I bardziej łączy się to z następnym wersem, nic nie robię na pokaz. A ten brokat jest tym właśnie złudnym zdarzeniem, tak. Tą zasłoną osób, powiedzmy, nieszczerych ze samym sobą. Tak jest. Widzisz? A jak wyciągnęliśmy to, ja wyciągnęłam to z pewnego kontekstu, słuchając tylko pewnego fragmentu, nie mając ciągu dalszego, to moje skojarzenia pierwsze, być może ty byś wyprostował za sekundę, ale musiałbyś mi to powiedzieć bardzo precyzyjnie, co robisz ty, a co robi ten, który ciebie słucha. Bo to jest trochę tak. Widzisz, ja poszłam w bardzo taką osobistą jakby przestrzeń, prawda? Taką bardzo, bardzo bliską. I miałam poczucie tego, że
trzeba cię przytulić w tym momencie. Być może za chwilę już będę miała zupełnie inne wrażenie. Ale bardzo ważne jest... Aha, nie zapytałam cię, jak masz na imię. Myślałam o tym w ogóle cały czas, tak czekałam na przestrzeń, żeby zadać to pytanie w ogóle. Wiesz? Okej. Okay. Dobrze, ale to nawet bardzo dobrze, że to tak się ułożyło, to improwizujemy to przecież. To powiedz, tylko wiesz co, trochę cię zaskoczę i poproszę cię o coś takiego, żebyś to swoje imię i nazwisko swoje prawdziwe powiedział mi wyraźnymi tylko i wyłącznie samogłoskami, nie używając spółgłosek. Takie rzeczy? Aha. Jakby w sensie wyciągnąć z tego? Tak, słuchaj, masz swoje imię, a potem masz swoje nazwisko. No teraz skup się, muzyku, skończony do pewnego stopnia. I samogłoski, wiesz co to jest? Coś tam mniej więcej kojarzę. A pamiętasz, podstawówkę masz skończoną. Samogłoski A, E, I, O, U, Y. Mhm. A, tak, dobra? Samogłoska jest w twoim imieniu na pewno jakaś, przynajmniej jedna albo więcej. I w twoim nazwisku na pewno też. Powiedz same samogłoski bardzo precyzyjnie. O. Okej. Okay. W sumie to tyle. Tyle, no. Dobra. A w nazwisku? O. Mhm. O. Dobra, a teraz odważnie, bo już masz pełną świadomość, powiedz precyzyjnie też i głośno, normalnie, głośno, bo tak jakbyś uciekał w środek. Mhm. Nie uciekaj w środek, powiedz odważnie same samogłoski. O. E. Świetnie. O. O! Aha, widzisz, jaka fajna zabawa. Dobra, mamy samogłoski. Miałem ochotę coś dziwnego zrobić. Bardzo dziwne to jest, nie? Tak. To jest dziwne, bardzo to jest dziwne. Wiesz co, wiele osób rzuca się od razu do długopisu i do kartki, żeby zapisać sobie, jak się nazywa. Wiesz, żeby w ogóle znaleźć te samogłoski. A teraz doklej do nich spółgłoski i powiedz precyzyjnie swoje imię i nazwisko. Norbert Sopyło. Norbert Sopyło, mm-hmm. Tak? I na końcu jest O. To zrób tak, żeby Norbert Sopyło nie umarł, czyli żeby był Norbert Sopyło, a nie Norbert Sopyło. Okej. Okay. Dobra? Żebyś nie zdechł przy O. Norbert Sopyło. Dobra. A teraz powiedz, jaki masz pseudonim. Okej. Okay. Pseudonim Siles. Siles. Mm-hmm. Siles. Tak. S jest bardzo mocne na końcu. Norbert, to teraz ja po imieniu, ja jestem Ewa, odsłoń nas. Bardzo mi miło. Kochanie, przejdź z tym czymś czarnym, czyli ze ścianą, do przodu, nie zabijając kamery. Tak, dobra, delikatnie. Mogę to tutaj przesunąć? Super, tak, i chodź tutaj. Okej. Okay. Chodź tu. Cześć, jestem Ewa, było mi bardzo fajnie z tobą pogadać, muzyku. Powiedz mi tylko, cześć, musimy zejść do poziomu, bo wiesz co, ostatnio mogło nam uciąć i tak dalej. Słuchaj, korzystasz z pianina cały czas? Tak, trochę rzadziej i żałuję i staram się wrócić, ale tak. Wiesz co, bo taka może nastąpić rzecz, ja też skończyłam szkołę muzyczną i grałam na fortepianie 10 lat i też odpuściłam sobie tę szkołę w trzeciej klasie liceum, znaczy średniej szkoły muzycznej, ponieważ już wiedziałam, że będę robiła coś zupełnie innego. No ja właśnie w tym samym momencie miałam tak. Tak, dokładnie tak, bo już wiedziałam, że na pewno nie będę wirtuozem, ale później bardzo zaczęłam się wstydzić swojego instrumentu, kiedy siadałam do pianina. Wstydziłam się, że to, co mu robię, to jest krzywda dla niego. I wiesz co? I to jest wtórny analfabetyzm się wkrada. Ja już dosyć długo żyję i wiem na pewno, że będzie mi bardzo trudno wrócić do formy, ale tobie życzę, żebyś ciągle trzymał to w garści, bo to jest na pewno tak, że warto jest mieć coś, co kiedyś było dla nas ważne i żeby to przeciągać. Oczywiście robiąc różne swoje fajne rzeczy. Robisz fajne rzeczy. Super, bardzo ci dziękuję. Było mi kapitalnie z tobą pogadać, mimo że to była specjalna historia, nie? To była naprawdę fajna sprawa i bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, szczególnie przez
Szczególnie przez tą ścianę. Przez tę ścianę. Bo byłem ciągle ciekawy. A ściana między nami, prawda? Bo ciągle tak... byłem ciekawy tego, okay. tego, jak to będzie wyglądać też po, w sumie. Uh-huh. I... Ty oni nas zabiją, żeby nie klęczymy. Klęczymy. No, klęczymy, sorry, dla was klęczymy jeszcze, dobra. Jesteśmy tak, usiądziemy sobie, oczywiście obydwoje. I sobie jeszcze pogadamy, chociaż wiemy, że jesteśmy poza czasem i przestrzenią. Ale jest coś takiego, że pamiętaj, że słowo jest fajne. Jeśli jest, to niech ono sobie jednak ma swoją jakość. Wiesz, i nie uciekajmy od tego, bo po coś piszesz, prawda? I coś mówisz, chcecie. A można powiedzieć, chcecie. To po co to powiedzieć? To można powiedzieć, wiesz, prawda, można się tak... Staram się też trochę na to bardziej zwracać uwagę, bo ja też zauważyłem, że w specyficzny sposób mówię i jakby gdzieś tam się ta gęba czasem... Krzywi ci się gęba czasem. Tak, wiesz, się tak dzieje. To jest fajne, kiedy jest to absolutnie profesjonalnie wymyślone, że tak ma być, ale żeby była pewna równowaga, tam gdzie chcesz prasować, prasuj, ale tam gdzie chcesz precyzyjnie i muzycznie i w słowie zaistnieć, to rób to, bo być może to twoje słowo będzie miało znaczenie dla innych. Coś im też da, poza tym, że klimat. Pamiętasz, mówiłam ci, że chciałabym cię przytulić, nie? No i zrobiłam to sobie bez względu na wszystko. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia, pa, pa. Pożegnaj się z ludźmi.